kolejny dzień. Tak to wygląda. Wychodzimy z naszej podkamery. Lekko się podsuszyliśmy, wyspaliśmy się bardzo dobrze. Plan nie jest za ambitny, bo taki jest, żeby zejść po prostu na dół do jakiejś wiochy i tam poszukać jakiegoś noclegu na kolejny dzień. Nie będziemy się wygłupiać chodzenie po górach, bo to w ogóle nie ma sensu. Już wczoraj tego doświadczyliśmy. Ledwo co zeszliśmy z Bena Nevisa. Po drodze, między w połowie drogi, spotkał nasz obfity deszcz, totalnie mokrzy. Zaszliśmy do tej chatki tutaj. Dzisiaj się już nie będziemy w to bawić. Idziemy na wiochę i tam będziemy spędzać dzień. Dzień w barze to też dzień. Przede wszystkim trzeba podsuszyć rzeczy, może nawet się umyć. Góry bardzo ładne, ale nie w deszczu. Why does your bronzy drop your bleed, young Edward, oh young Edward? Why does your bronzy drop your bleed, and why so sad, young ye, oh? Why does your bronzy drop your bleed, young Edward, oh young Edward? Why does your Z powrotem na szlak. Właśnie przechodzimy tam, obok Bena Nevisa, z innej strony. Schodzimy do Linką, w dół, z biegiem rzeki. A wczoraj przyszliśmy, krążyliśmy górę dookoła. Ale piść. Why does your bronzy drop your bleed, young Edward, oh young Edward? Why does your bronzy drop your bleed, and why so sad, young ye, oh? Why does your bronzy drop your bleed, young Edward, oh young Edward? Why does your bronzy drop your bleed, and why so sad, young ye, oh? I hae killed my hoxie gweed, my dear Malan, I hae killed my hoxie gweed, and I had nae mair but ye, oh. I hae killed my hoxie gweed, my dear Malan, I hae killed my hoxie gweed. Już prawie zeszliśmy z górek, ale co chwilę pada deszcz. Tak idziemy, zatrzymujemy się, idziemy. Krótko mówiąc, jak w Szkocji nie trafi się na dobrą pogodę, to nie wiem, czy warto wyłazić w te góry. Jest naprawdę niewygodnie. Troszkę się pogadza. Zwiedzamy cmentarz. Zwiedzamy go tylko dlatego, że obok jest Lidl, do którego chcemy się do... O, kurwa. Do którego chcemy się dostać. Jest przejście? Musimy lekko odreagować trudy tej wycieczki. Piliśmy trochę alkoholu. Idziemy na górkę, taką małą górkę. A z góry będziemy obserwować Fort William i okoliczne tereny. Jak się okazuje, mała górka też cieszy. Smakuje zajebiście. Robimy obiad na górce, gotujemy wodę na kuskus, tu mamy trochę mięcha, wszystko zmiksujemy, powinno być zajebiście. To nasza, tu jest sprzętowa torba z żarciem na kilka dni. Główne produkty to ryż, kuskus, szybko się robi i dobrze smakuje. Gotowanie w Szkocji nad jeziorkiem, nad Fort William. Kuskus już pływa i miesza się z mięsem. Zaraz nasiąknie i zwiększy swoją objętość.
Wyszło słonko i nasze żarcie też wyszło. Już gotowe, nałożone. Pyszność. Korzystając z dobrej pogody, zmieniliśmy plany na to, że będziemy spać pod namiotem. Chodzimy po lesie i szukamy miejsca. To nasze miejsce obozowe. Ta polanka, drzewko, które ochroni nas trochę przed deszczem, w razie czego. Patrzcie tutaj. Tu dzisiaj będziemy pić łyseczkę. Prywatna plaża w Szkocji, tuż pod szczytem Ben Nevis. Jacuzzi już się grzeje. Rozkładamy obóz. Namiot mamy rozstawiony. Tym sposobem zaoszczędziliśmy jakieś 40 funtów dzisiaj, bo tyle by mniej więcej kosztował nas hotel. Hostel, przepraszam. Namiot stoi, gotowy na deszcz. Jest lekka ochrona deszczowa w postaci drzewa. Mieliśmy też inną miejscówkę z lepszą ochroną, ale nie z takim widokiem. Tutaj rzeczka. Trochę jakaś taka jest brązowawa, jak gnojowa, ale no co tu w niej może być? Wszystko co spływa z góry. Znajdujemy się w dolince Glen Nevis, tuż pod szczytem, którego zresztą nie widać. Jest miejscowane ognisko. Fajnie by było, ale znaleźć w tym mokrym kraju trochę suchego drewna, to będzie trudny pomysł. Pada lekki deszczyk. Co prawda do zmroku jeszcze mnóstwo czasu. Słońce zachodzi tutaj 15 po 10. Fajnie, bo dzień jest długi. Rozbijając obóz już koło 6, można jeszcze posiedzieć 4 godziny za dnia. Znaczy produkt szkocki, 10% na etykiecie narysowany bażant lub też gęś, to nie jest na pewno gęś. Nie, to coś nie to, to jest bażant albo coś w tym stylu. Nie, się go. Zaczął padać deszcz, drzewko daje radę i nawet nas dociera z tego co tam jest. Dzień dobry. Mamy nowy dzień. Nowy deszczowy dzień, dodam. Chłodnawo, ale nie zimno. Noc była w porządku. Ciepło, nawet za ciepło czasami. Mały kacyk z rana, ale już wypiliśmy dobrych kilka kubków herbaty. Generalnie to czekamy, aż w miarę przestanie padać. Wtedy zwiniemy namiot, zbieramy graty i ruszamy w stronę powrotną do Fort William, a potem do Inverness. Powoli się życie toczy w górach. Zjechaliśmy z powrotem do Inverness, ale nie znam się jak to. Ja mam ochotę tylko wanąć się w łóżko i spać. Mamy teraz kryzys, że tak powiem. Idziemy na zamek w Inverness. Tam będziemy dogorywać. Zamek jak zamek. Widoczek na miasto. Zdobyliśmy ławkę, na którą nam się czailiśmy z boku, naprzeciwko zamku, na wzgórzu. Ładnie wygląda Szkocja, jak jest słońce, ale to się zdarza bardzo rzadko. Wszystko zakończyło się sukcesem, dojechaliśmy w końcu na lotnisko Inverness. Tutaj będziemy mieli dobrą miejscówę na gotowanie obiadu zaraz. A tu już robi się obiad. Przy okazji suszą się buty, kurde. Tak kończy się wypad do Szkocji.
kilka dni spędzonych w tutejszych terenach. Pogoda pokrzyżowała nam głównie plany. Góry i tereny ładne, ale jak nie ma pogody, to nie ma co za bardzo co tu robić. I bardzo jest uciążliwe walczenie z tą pogodą. Poza tym drogo, ale warto. Raz w życiu warto. Kupiliśmy sobie prawie 2 litry coli na głowę przed przyjazdem tutaj. Standardowa zasada każdego Polaka. Jak już kupi, tak musi wypić. I tak jest w tym przypadku. A my żegnamy się ze Szkocji. Zapraszamy na kolejne podróże, które już niebawem. Bo właśnie udajemy się do Macedonii. I do zobaczenia. Strzała. Miej nadzieję, że będzie słońce. Będzie słońce, to... Będzie, kurwa, twój słońce. Drówko. Ale... The castle has on your bear, my dear mama, the castle has on your bear.